Gosią jesteśmy razem 6 lat. Około 2 lata temu razem zamieszkaliśmy i wydaje mi się, że to właśnie w tym czasie tak naprawdę się poznaliśmy. Nasze uczucie stało się wtedy dojrzalsze. Znaleźliśmy się wtedy w sytuacji, w której mogliśmy liczyć tylko na siebie, z dala od domu. I to wtedy poznaliśmy wszystkie swoje wady i zalety. Konradzie chyba najbardziej podoba mi się jego charakter. To, w jaki sposób mnie traktuje, że mnie wspiera, że liczy się z moim zdaniem i że wielokrotnie pokazał mi, że moje dobro jest dla niego najważniejsze. Chyba to, że jest tak świetnie zorganizowana. Czasem myślę, że gdyby nie ona, to nie odnalazłbym się w tym miejscu. W dzisiejszym dniu chcielibyśmy przede wszystkim podziękować naszym rodzicom za wspaniałe, beztroskie dzieciństwo. Za to, że pomimo tego, że dzieli nas kilkaset kilometrów, zawsze możemy liczyć na wasze wsparcie, na pomoc, że jesteście dla nas najlepszymi przyjaciółmi. Chcielibyśmy podziękować za nasze rodzeństwo, za Karolinę, za Adriana, za Norberta, bez których całe nasze dzieciństwo oraz całe życie na pewno nie byłoby takie samo, nie byłoby takie radosne. Za to, że niczego nam nigdy nie brakowało. Za to, że pokazaliście nam, jak powinna wyglądać rodzina. Za waszą pomoc podczas organizacji wesela. Tobie, mamo, dziękuję za to, jaka jesteś. Za wszystkie rozmowy i rady. Za to, że pokazałaś mi, jaka powinna być idealna żona. Nauczyłaś mnie sprzątać, gotować. Za to, że zawsze chciałaś, żebyśmy były z siostrą modnie ubrane, chociaż wiem, ile czasem wysiłku cię to kosztowało. Za nasze wspólne, długie rozmowy, za twój uśmiech i wsparcie. Tobie, tato, dziękuję za to, że pozwalałeś mi podejmować samej wszystkie decyzje i wyciągać z nich wnioski. Dzięki tobie naprawdę w życiu wiele się nauczyłam. Za pierwszy samochód, za zaszczepienie miłości do motoryzacji, byłeś dla mnie wzorem od najmłodszych lat. Dzisiaj dziękujemy też naszym dziadkom za wypady na lody, za wspólne wakacje. Dziękuję ci, babciu, za miłość, za opiekę, za to, jaka jesteś kochana. Jesteście najlepszymi dziadkami na świecie. Na koniec chcieliśmy podziękować wam wszystkim za to, że jesteście dzisiaj z nami w tym jak dotąd najważniejszym w naszym życiu dniu. Dziękujemy.